Siemano, mamy rano, witam was w kolejnym vlogu. Tutaj przywiozłem z rana akumulator do niedźwiedzia, ponieważ prawdopodobnie w którymś poszła jedna cela. No wyjeżdżamy standardowo kombajnem, jesteśmy po pierwszym dniu koszenia przężyta. No i powiem wam, że jeżeli chodzi o przężyto, to jestem bardzo rozczarowany, bo są miejsca, że wygląda naprawdę na bogato. Żołan wygląda na 7 ton, niestety słoma jest, a ziarna jest, powiem wam, że nie za wiele. No ale tak przypuszczałem, że tak będzie, im późniejsze, im rośliny o wydłużonym okresie wegetacji, tym będzie gorszy plon, ponieważ tej wody brakło. Jęczmień jako tako, możemy powiedzieć, że tragedii nie było. Rzepak, no, może być. A jeżeli chodzi o przężyto, no to jest może nieźle, ale jestem rozczarowany. Ja jako osoba, która pracuje w tym i chce jakieś osiągnąć wysokie plony, no niestety jest jak jest. Ogólnie wyjeżdżamy kombajnem, tutaj nie mam dobrej sprężarki oraz dmuchawy. Wyjadę najwyżej chyba, że samochodem pojadę po dmuchawę i sobie obdmucham tu maszynę, ponieważ jest godzina 9 i co wam mogę powiedzieć, jest straszna zupa. Była bardzo duża rosa, teraz wychodzi jakieś słońce, ale nie ma wiatru i wszystko się po prostu kisi na polu. Tak więc wyjazd nie szybciej niż za godzinę, dwie. Godzina to jest chyba za dobrze powiedziane. Dwie godzinki trzeba będzie stać. No spokojnie, obdmuchamy się, posprawdzamy, ponaciągamy co trzeba. Widzimy się, jak przygotuję malinową rakietę i będę reanimował niedźwiedzia, chyba że brat, który aktualnie przewozi rzepak z magazynu na magazyn, ponieważ fendem dwa dni kosił przężyto. No i zasypał w takim stopniu, że no nie jest to duża ilość, ale już nie idzie zawracać z dwoma przyczepami. A tu mamy duży magazyn, gdzie jest rzepak. No i tak ni w 5, ni w 10 w ogóle to wszystko wychodzi. Rzepak miał być sprzedawany od razu, ale niestety, ale nie ma odbiorów. Chyba że ewentualnie sami wywieziemy po niższej cenie. Tak więc do usłyszenia. Maszyna wystawiona. Będziemy dmuchać. Będę dmuchał, szok jak zwykle w liczbie mnogiej. No chyba że Nikodem przyjdzie i mi wydmucha, no to będziemy. Ja będę stał się patrzał. Patrzył. I wtedy będziemy wykonywać to razem. Dobra, nie ma czasu na pierdoły. Zostawcie łapkę w górę, a Szoko będzie się oduczał mowy, wymowy. Tak więc. Na początek filtr. Standardowo z rana, tutaj zaraz Nikodema zagonię, niech mi go ładnie wydmucha, a ja pojadę sobie na drugie gospodarstwo po gardenę, żeby obdmuchać, bo jednak no, nie będziemy robić patoli. Jednym słowem, obdmuchamy ładnie, wyczyścimy tak jak się należy. Ciuchę na przebranie sobie wezmę, bo mam kombinezon do dmuchania taki z dziurawymi jajami tak zwanymi, który miał być wyrzucony, ale jeszcze szkoda i się przydał do dmuchania w tym roku. Dobra, nie przedłużam. Widzimy się po krótkiej przerwie. No i powiedzcie mi, jak można nie dmuchać maszyny. Widzicie, jak on jest zatkany? Tutaj jeszcze w miarę, ale tu na początku, na wejściu jest po prostu katastrofiks. Na razie to sobie zamkniemy. No i dobra, do usłyszenia. A więc kombaj naszykowany. I przyszedł z rana czas na niedźwiedzia. Franiu tutaj rano rozkręcił, ale niestety musiał już pojechać, bo brat wyjechał kosić. Co tu się, czemu to się otwiera? Ta klapka. Dobra, wszystko działa i szyn. Ogólnie tak, przyczyną był już wysłużony akumulator, który ma dosłownie jeden rok czasu. Bo jak był kupiony niedźwiedź, to były zakupione nowe akumulatory. No i tamten wysiadł, ogólnie przełożyłem akumulatory, bo ładowany jest jeden. Znawcą nie jestem, ale prawdopodobnie chyba tamtym, bo tam idzie plus przełącznika i tutaj z alternatora kable podłogą. A tu idzie na rozruch i tu do tego, czyli ładowany będzie tamten. Ja je poprzekładałem, zapaliliśmy, podładowaliśmy, no i niestety problem się powtórzył znowu.
Jeżeli chodzi o odpalanie, tutaj Franio pokazał mi myk, bo ja nie znałem się. Tutaj jest ten elektromagnes i jeżeli zwiera i drży elektromagnes, nie załącza, nie podaje prądu odpowiednio, nie złącza na 24, nie odpala maszyna, no to prosty sposób, tutaj można sobie zetknąć go w ten sposób i on odpowiednio odpalić. O, nawet jak słaby akumulator jest, przytrzyma się palcem, to powinien odpalić. Teraz wszystko działa, akumulator wymieniony, jeden tylko na nowy, ponieważ drugi jest dobry, więc nie ma sensu wymieniać. Na razie wszystko chodzi, skręcam i widzimy się gdzieś później, drogie mordeczki. Dobra, gasimy furę powolutku i skręcamy to wszystko. Tak więc do usłyszenia, widzimy się w malinowej rakiecie dzisiaj. Taka pierwsza pierdoła, kolejna z niedźwiedziem. No wychodzą takie właśnie rzeczy. To nie jest nowe, to ma 40 lat. Z Ursusami były problemy. Były, są i będą, tak? Nie oszukujmy się, to nie jest przykładowo jakiś traktor, że to chodzi. No są, zdarzają się takie właśnie przypadki. Zresztą w każdych są jakieś przypadki, które trzeba poprawiać, naprawiać, nawet w nowych maszynach, bo robię na nowym sprzęcie, jak i na starym oraz teraz odrestaurowanym. Szukam kluczyka. Miałem taką grzechoteczkę fajną tutaj gdzieś, ale jej nie widzę. Dobra, to sobie wszystko skręcam ładnie i widzimy się po prostu później. Do usłyszenia. Jeszcze przed kawą trzeba naciągnąć pasek od alternatora, ponieważ, o widzicie, trzeba lekko go cyknąć, bo jest za luźny. Dobra, tu jest dostęp taki, że hoho. No i dobra, będziemy naciągać go. Tylko czym go naciągnąć? Po januszowemu? Zobaczymy, czy się uda. Tak trochę średnio to widzę. Dobra. Może być tak, trzeba to skręcić. Tak więc do usłyszenia. Lecimy na pole kończyć tą działkę, której wczoraj niestety nie skończyłem, ponieważ chmury deszczowe przeszły, ale tak samo chmury przeszły i przestał wiatr wiać i zrobiła się zupka, wilgoć straszebna. Jedziemy skończyć gdzieś około, nie wiem, myślę 1 hektara chyba zostało do skoszenia. No i co? I wjeżdżam w pszenicę. Kończę tutaj, jadę się czyścić, wyzmiatać zbiornik i w pszenicę będę leciał do siewu. Odmiana Julius, najlepsza jak na chwilę obecną, testujemy inne odmiany. No i po prostu Julius dalej góruje. No zobaczymy, co będzie się działo. Widzę, wiatrak stoi, no już jest godzina po 10, 11 chyba dochodzi. No i jest taka jeszcze wilgoć, wam powiem, tak, no cholera jasna. Zupa, ma padać niby wieczorem, no zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie. Widzimy się później, drogie mordeczki. Zobaczcie, misio przyjechał, kończymy pole, mamy pełny zbiornik, praktycznie, że w plandece. I powoli lecimy, będziemy sypać w locie, nie tracimy czasu. Zerwał się wiatr, piękna pogoda się zrobiła, świeci słońce. Wszystko nam owiewa, można rypać do samego końca. Misio naprawiony, akumulator, awaria, nie awaria? Nie wiem, po prostu wypadek przy pracy. Nie z naszej winy, tylko z winy producenta
akumulatorów, że taki shit robi i lecimy. Tutaj powierzchnia jest 3,70 działka. No i tak naprawdę 2 wieltony z tego wyjechały, 9 ton na przyczepie, czyli ile? 18 ton podzielić, to sobie zobaczcie ile to wychodzi, nie wiem, chyba 5 ton równe. Wygląda to lepiej, no ale niestety. Jest jak jest, trzeba się cieszyć z tego, że możemy cokolwiek w ogóle zebrać. Nas nie dogonia. Ogólnie brat Tomek za sterami niedźwiedzia najlepszy operator, jeżeli chodzi o odwóz i sypanie w locie. Po prostu jednym słowem to jest mistrzu, mistrzu, mistrzuniu. Mamy jednego precyzję, a tu będzie mistrzu. Z nim to robota jest po prostu przyjemna. Człowiek się nie denerwuje. Wiesz czym ten, wie, jak to się mówi, wiesz czym to się je, o. O i odjeżdża. I daje mu w pędzel. I cyk, dwójeczka. I poszedł. Się nie pierdzieli w tańcu. Trochę mała działeczka, przydałoby się tak po boku, po lewej i po prawej jeszcze po 2 hektary. Żeby takie 8 hektarów działka miała i byłoby git. Dobra, nie przedłużam, nie zanudzam. No i widzimy się znowu w kolejnej części vloga. Gdzieś później, gdzieś indziej. Zaraz się skończy tutaj w koło. Zaraz się Szoko będzie składał. I lecimy dalej. A więc witam z pszenicy. Taka zapowiedź. Wjechałem w pszenicę, odmiana Julius, ale to już w kolejnym vlogu. Takie szybkie vlogi będą trochę krótsze, żeby mniej czasu na montowanie i renderowanie schodziło. Tak więc myślę, że takie do 15 minut w żniwa wystarczą. No ja wiem, że wy byście chcieli dłuższe, ale niestety internet oraz komputer przy renderowaniu po prostu za dużo czasu to schodzi i nie ma kiedy. Tak więc na pszenicy widzimy się w kolejnym odcineczku. Tak więc do usłyszenia, zobaczymy co to leci. Jeżeli jesteście ciekawi, zachęcam do kolejnego odcinka. Na razie, cześć!